To słowo, które dostajemy w uroczystość ojca Dominika, ono, myślę, stawia nam wszystkim jedno pytanie. To słowo, które Pan nam daje, a które święty Dominik pomaga nam zrozumieć. Nie wiem, jaka jest właściwa tytulatura, ale spróbuję tak. Przewielebny ojcze przeorze, czcigodny ojcze proboszczu, czcigodny ojcze solenizancie, bracia i siostry, równie godni szacunku i czci. Czy wy macie piękne nogi? Jak ktoś potrzebuje, niech tam dyskretnie podwinie kieckę czy nogawkę i spojrzy. Czy wy macie piękne nogi? To słowo, którym Pan do nas dzisiaj mówi w uroczystość świętego Dominika, zaczyna się od pochwały ludzkich nóg. Jest mowa o tym, że one są pełne wdzięku. W innych tłumaczeniach piękne są nogi zwiastunów dobrej nowiny. Błogosławiona mniszka dominikańska akurat nic nie zapamiętała o nogach świętego Dominika. Zapamiętała tylko, że był lekko posiwiały, ale nie łysy i rudawy. Jak badali jego kości, to wyszło, że był tak mężczyzną takiego, no, średniego wzrostu jak na tamte czasy, ale też nikt się jakoś szczególnie nie zajął nogami, a Słowo Boże nam zwraca dzisiaj uwagę na nogi świętego Dominika. Pełne wdzięku, piękne. Są nogi człowieka, który zwiastuje dobrą nowinę, który idzie i mówi innym: Twój Bóg zaczął królować. To jest bardzo ważne pytanie. Czy ty masz piękne nogi, czy ja mam piękne nogi? Czy te wszystkie ścieżki, które na co dzień wydeptuję, między domem a pracą, po chodniku, po ulicy, czy na tych wszystkich ścieżkach niosę wlokę, dźwigam albo biegnę z dobrą wiadomością o tym, że Bóg zaczął królować. Że tak życie potrafi dać w kość, tak świat potrafi pokazać bardzo nieprzyjemne oblicze, tak ludzie potrafią dogryźć. Tak, na siebie czasem głupio w lustrze spojrzeć. Ale mój Bóg już zaczął królować. Mój Bóg jest zwycięski. I póki się Go trzymam, tak jak umiem, tak jak potrafię, na miarę moich możliwości, takich, jakie one są dzisiaj, póki się Go trzymam w modlitwie, w sakramentach, w słowie, które On mi daje, we wspólnocie Kościoła, to mam udział w Jego zwycięstwie. Drugie czytanie to był fragment ostatniego listu świętego Pawła. Zresztą słyszeliśmy tę zapowiedź męczeństwa wprost. Krew moja ma być już niebawem wylana w ofierze. I w tym ostatnim liście, zobaczcie, nawet w tym fragmencie, którego słuchaliśmy, którym Pan dzisiaj do nas mówił, ile miejsca Paweł poświęca nastrajaniu Tymoteusza na posługę słowa, na posługę głoszenia. Będziesz to robił w porę i nie w porę. Będą cię słuchać albo nie będą. Przyjmą cię z otwartymi ramionami albo będą zgrzytać zębami. Mniejsza o to. Musisz sobą opowiedzieć tę radosną wiadomość, że Bóg zaczął królować. Żeby ją opowiedzieć, musisz jej doświadczyć. I Bóg codziennie, to już jest piłeczka po Jego stronie, stwarza ci i będzie ci stwarzał codziennie do ostatniego twojego dnia okazję, żebyś doświadczała Jego królowania. Nie gdzieś nie wiadomo gdzie. Tu, gdzie żyjesz, tu, gdzie jesteś. Dzisiaj. Dzisiaj Bóg ci dawał okazję, żebyś zobaczyła Jego królowanie. Co dzisiaj było królowaniem Boga, które dano ci oglądać w twoim domu, w twoich relacjach z ludźmi, w twojej samotności? To mogło być niewiele. To mógł być jeden uśmiech, jedno słowo, jedno pojednanie,
jedno zrezygnowanie z siebie, kogoś dla ciebie albo twoje dla kogoś. To wszystko jest królowaniem Boga. Jak ojcowie byli tak dobrzy i przysłali mi te świętodominikowe czytania na uroczystość, to mi się bardzo spodobało, że jak to w mailu było napisane, pierwsze i drugie czytanie są zafiksowane, znaczy są na stałe takie same, ale Ewangelie są aż trzy do wyboru. Tak przeglądałem te Ewangelie na uroczystość świętego Dominika i pomyślałem, że one wszystkie właściwie mówią o tym samym, ale że to samo w sobie jest pięknym znakiem. Dominik jest takim człowiekiem, którego Kościół nie potrafi wybrać jednej Ewangelii, żeby go opowiedzieć. Opowiedział sobą całą Ewangelię. A tobie jaki kawałek Ewangelii udało się dzisiaj sobą opowiedzieć? To była bardziej Ewangelia o zwiastowaniu czy o narodzeniu? Czy o cudownym rozmnożeniu chleba? Czy o tym, jak Jezus dotyka kogoś chorego? A może to była Ewangelia Jego samotności w Ogrodzie Oliwnym? A może to była Ewangelia Golgoty? A może dzisiaj opowiadałeś sobą Ewangelię zaskoczenia porankiem zmartwychwstania? A może jeszcze jakiś kawałek Ewangelii masz dzisiaj sobą opowiedzieć? Mnie Pan Bóg pokarał trochę, bo nie spojrzałem uważnie w Ewangelię aż przed mszą świętą. Najbardziej jakoś chciałem dzisiaj mówić do tej Ewangelii, którą przeczytałem, ale ona tutaj w Ewangeliarzu jest o jedno zdanie skrócona względem tego, co w mailu od ojców dostałem. Bo w mailu się zaczynała od tego zdania, które wszyscy dobrze znamy. Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata. Tutaj o tej soli nie było. Było o świetle, ale sól i światło to są dwa przepiękne obrazy tego, czym to Królestwo Boże, którego mamy doświadczyć i które mamy potem ogłosić innym, czym one mają, jakie one mają rozmiary nieraz w naszej codzienności. Sól jest ważna, ale soli dodaje się troszeczkę. I ona wydobywa smak z potrawy. I nie widać jej w potrawie, bo się roztapia. W świetle też nie chodzi o to, żeby się gapić w światło. Nie potrzeba nastawiać kandelabrów w całym mieszkaniu. W ciemnym pokoju wystarczy jedna świeczuszka, żeby zaczęło być coś widać. I czasem Królestwo Boże, którego doświadczamy i które mamy opowiedzieć sobą, tym, którzy tego najbardziej potrzebują, a którzy żyją obok nas, to jest właśnie ta szczypta, ta odrobina. Tak w nas jest taka pokusa, żeby od razu wszystko. Ale nasz Pan kocha zaczynać od rzeczy małych. Dlatego każdy z nas świetnie się nadaje do tego, żeby głosić Ewangelię. Dlatego każdy z nas ma prawo pomyśleć sobie, że ma całkiem niezłe nogi. Dlatego każdy z nas ma prawo czuć się w jakiś sposób dzieckiem świętego Dominika. Paweł każe Tymoteuszowi w porę i nie w porę głosić. Uprzedza go, że są tacy, którzy go nie będą chcieli słuchać. Święty Dominik u początku w swojej misji poszedł przede wszystkim do takich, co do których nie tyle spodziewał się, ile miał pewność, że na początku nie będą chcieli słuchać. Wszedłem do kościoła, to na chwilę zaszedłem do tej kapliczki świętego Dominika tutaj. Nie mam pojęcia, kto ją projektował, nie zdążyłem doszperać, doszukać, doczytać, ale ktoś absolutnie genialny. Ze względu na te trzy otwory, bramy, drzwi, które są w tej kaplicy. Jedna najwęższa, nie wiedzieć czemu, jest od strony zakrystii, to rozumiem, że ona jest dla synów świętego Dominika. Druga jest od strony kościoła, to rozumiem, że dla nas wszystkich. A trzecia jest tam z tyłu i wychodzi na ścianę. Po co drzwi na ścianę? Po co drzwi, za którymi zaraz jest mur?
nie wiem, czy to specjalnie, czy niechcący, ale ta kaplica świętego Dominika, ona dużo mówi o Dominiku i przede wszystkim dużo mówi o tym, który Dominika powołał i który powołuje dzisiaj na nowo każde z nas. Nasz Bóg jest Bogiem, który otwiera drzwi na ścianę. Nasz Bóg jest Bogiem, który Cię pośle na tych Twoich pięknych nogach w takie miejsca, które nie rokują. Do ludzi, którzy mogą być totalnie zamknięci, jak mur. A Ty idziesz ze szczyptą soli, z odrobiną światła, które Panu dzisiaj uda się w Ciebie wsypać, w Tobie zapalić. I tyle wystarczy. Jeśli Ty, jeśli ja dzisiaj zobaczymy, że nasz Bóg zaczął królować, że Jego królowaniem jest choćby ta wspólnota, która się tutaj zebrała, że Jego królowaniem jest to, że podejmiesz wysiłek tego, do czego pozwolisz Bogu obudzić natchnienie w Twoim sercu tą Eucharystią, tą komunią świętą, którą przyjmiesz. Jeśli zobaczymy to królowanie Boga, to to wystarczy. To nas poniesie. No i przy okazji będziemy mieli coraz piękniejsze nogi. A może i serca. Czego sobie, czcigodnym ojcom, od przeora, proboszcza, czy też solenizanta zaczynając, nie wiem od kogo wypada zacząć, wam i sobie i wszystkim życzę bardzo.